Kurwa, w końcu mam te 100 tysięcy złotych po 2 latach ciężkiej charówki i pracy na jurtonie w Szwecji. Dość już tego srania po krzakach, spania po lesie i robienia prania w rzece. To mój pierwszy krok do wolności finansowej, ale teraz muszę znaleźć jakiegoś magika, który podwoi albo nawet lepiej mój majątek. Dobra, co my tu mamy? Tureckie społeczności schodzą niczym ciepłe bułeczki. To odpada, słyszałem, że to nie jest najlepszy pomysł. Stokenizowany apartament na Złotej odpada. Mentoring Mirka Zakoniecznego odpada, minimum socjalne handzarza odpada. O, zrobię ci 10 x-ów, ale musisz mi zaufać w 100%. No dobra, biorę to, jadę tam. Witam, ja chcę te 10 x-ów obiecane, mam 100 tysięcy złotych i proszę to pomnożyć. Witam pana inwestora serdecznie. Cieszę się, że wybrał pan nas i zaufał pan nam. To dla nas ważne. Przede wszystkim musi pan odpowiedzieć na pytanie, czy zgadza się pan na wszystko. Dosłownie wszystko, aby pomnożyć pana 100 tysięcy i wyciągnąć z tego 1 000 000 złotych? Zgadzam się, proszę działać. What? 2 years later. Kurwa, jak mnie łeb boli, co jest? Wszystko zgodnie z planem, obudził się pan idealnie, jak obliczyłem. Jest rok 2026, Bitcoin jest po 1 000 000 dolarów. Chciał pan 10 x-ów, jest nawet więcej niż 10 x-ów. Normalnie byś tradował, kombinował, jakieś zagrywki robił, dźwignię byś odpalił i wszystko byś stracił. A tak to dostałeś w łeb, 2 lata w śpiączce i nie musisz już jeździć do Szwecji na jurton. Dobra, nara. Fakturę wyślę mailem, do widzenia. O kurwa, geniusz, a ja chciałem już w piwnicę stokenizowaną inwestować.